Kinga, trudno ci uwierzyć, że twoja psychika może wpływać na twoją otyłość. Bardzo trudno, bardzo sceptycznie w ogóle podchodzę do tej rozmowy, o tak mogę powiedzieć. Ja uważam, że jestem na tyle silna i świadoma swojego problemu otyłości, że uważam, że rozmowa na ten temat jest mi niepotrzebna, ale może dowiem się od ciebie czegoś innego. Zdajesz sobie sprawę, jakie czynniki psychologiczne mogą wpływać na naszą otyłość? Nie wiem, przyzwyczajenia tak, to w ten bardzo kierunek? Dobrze. Jedzenie daje nam poczucie ulgi. Tak, dokładnie. Zauważyłaś to kiedyś u siebie? Tak, ale wiesz co, ja w sumie zajadam nawet i moje szczęście. Wszystko, jak mi się coś uda w życiu, to też. Czyli przechodzimy teraz do emocji. I dokładnie tak samo nasze emocje wpływają na nasze łaknienie. I to zarówno te emocje pozytywne, jak i negatywne. Czyli jedzenie jest nagrodą. I podobnie jest z negatywnymi emocjami, czyli ze smutkiem, tak? Kiedy jestem smutna, jem lody, prawda? A ponieważ jedzenie daje nam nagrodę w postaci wyrzutu endorfin, wówczas uczymy się radzić sobie z emocjami za pomocą jedzenia. I u mnie tak jest dokładnie tak, jak powiedziałaś. Twoje ulubione danie, takie the best. Kebab. Okej. No i pizza. Tak. Natomiast bardzo lubię też rosół. Moja mama robi najlepszy rosół i po prostu ten smak zawsze mam z tyłu głowy i rosół bardzo lubię. Jedzenie jest miłością, czyli jeżeli chcemy komuś zrobić dobrze albo pokazać swoją sympatię do niego, to gotujemy mu coś pysznego. Zwłaszcza to, co lubi, tak. Przyjeżdżasz do domu i siadacie z rodziną, to co wówczas robicie? Po prostu nasze spotkania, no to przy stole, wiadomo, kawka, herbatka, ciasteczko zawsze. W takich sytuacjach również mamy skłonność do tego, żeby zjeść więcej. Tak, a ja nie lubię, jak się jedzenie marnuje. To jest kolejne fałszywe przekonanie na temat jedzenia, prawda? Że jedzenie to jest odpowiedzialność, czyli Dokładnie. Musimy zjeść wszystko do końca, no. Pomimo tego, że czasami porcja jest zbyt duża w stosunku do naszego zapotrzebowania.